Teraz poproszę kolejnych uczestników. Zawalczy. Bill Benson. Z Joe Clayem. O, proszę. Opa. I tak Krupczyk spędzał kolejny dzień na szalonej farmie. Tym razem w San Denis na nielegalnych walkach pięściarskich zorganizowanych przez Montiera. Dobrze. I co, Drwalus? Szanu łatwiej, co? Do końca życia będę w Red Dead grał RP. Udawał życie Krupczoka. Drwalu, pomyśl, że zupa była zasłona. Walka, walka. Tak, Drwalu, myśl o zupie. Piękne blokowanie przez Drwala, ładne parady, zejście. Uderzenie, wykurwił. Teraz ładny lewy sierp. Teraz aboszczaka tak zwanego i podbródek. Ubij tego lalusia. Ale dobrze blokują, wiedzą co jest 5. No, niezła walka. Dobrze liczę, 3-0. Tak. Brawo. Cholera, to widzę doświadczenie. Wiedziesz, Clay. Nie ma kopania, podduszania, obalania. Sama czysta walka na pięści. Zrozumieliście? Clay gotowy? Gotowy. Do końca turnieju. Joseph gotowy? Chwila. Joseph, kurwa, podłóż się tam. W takim razie do swoich narożników. Czy dojebiemy po gali? Już gotowy. Również. W takim razie 3, 2, 1, boks! No proszę. 38 stopni, zobacz. Ja jestem nago prawie. Zagarda. Chodź, lej go, Clay! Skurwysy! Nie masz szans! Dawaj, Clay. Nawalaj go, garda! Dobrze! Lewy, prawy! Tak, Clay! Legenda Clay jest wiecznie żywa. Będzie zjebanym gigaciadem. Dawaj. No Clay jest taką postacią, że wiesz, pojawia się i wszystkich rozpierdala i wygrywa, jest najlepszy. A my nic nie musimy robić. Fajnie, że jest w naszych szeregach. Pokażcie, kto jest w waszym sercem. Tak. 2-0. No i drugi. Ale unik! Dziękuję bardzo. Knockout! Panie gotowy! Tak, gotowy, wychodź stąd, kurwa! Dobra. A, bo jemu tak. Na fazie. Jazda, Montier, pokaż mu! Dostaniesz pierdol! Raz, dwa, trzy. Rozważ karalucha, wow! O kurwa, Montier trenował. Dlatego tak długo go nie było. Siedział w lesie, napierdalał na golasa bawię drewna. Dawaj, Montier, oczyść swoje imię! Po prawej stronie chyba stoi, nie. Tutaj stoi. O kurwa! To by Montier był w koszulach, w tej koszulce był w San Denis, w salonie. O kurwa! Gdzie? Ooo! No, się młody zastanowił. Stara szkoła boksu. Dawaj Montier! No i dziękuję. Pięknie, kurwa! No i koniec. Oj, koniec. Rudolf zmierzy się z Estebanem. Jemerson. Wolę, odchylenia robi wariat. Ja bym powiedział coś, ale nie będę mówić tak. Ej, popchnął go. Co jest? Ej, bez duszenia. Przytrzymał go. Panie Clay. Oj, patrz. Jeden zero. Nikt nie ogląda. Szybka runda! Tak jest! Może zdąży jeszcze do sprzedawcy? Tak! I zaraz przyjadę. Jesteś jeszcze? Kurwa, ale fart! Gdzie zdążyłem? No, tu nie mamy może dużo, 7. Proszę, 2 dolarki wpadły. Dolarek 6 wpadł, tu już nic nie mamy. Tłuszcze skóry. Tu się już pokończyły, nic nie ma. Ale fajnie, co, wracasz sobie, a tu się dzieje akcja. Gotowi. Wyglądasz trochę jak ja! Po turnieju chciałem. Takim razie. Po walce będziesz wyglądał! Jak ten za tobą! Walka! Ileś chciała przynajmniej? To będzie ciekawa walka. O kurwa, mać! Lampę mi rozjebał! Mówię, że lampę mi rozjebał! Dobra, spokojnie, nic się nie dzieje. Nie wstrzymajmy się hałasu, burdy. O kurwa, no to mono! Ma go na narożniku, mówili się na lidach! Panie Montier, chyba coś wyczułam, że będziemy razem walczyć w finale. Tak wyczuwam. O cię kręca! O kurwa! 2-0 dla pana Montiera, 2-0! No Montier pnie się po tej drabince i pnie się do finału! Walka! O kurwa! Szybko zemsta! 2-1! No, szparagi nie były dogotowane! Miał go na deskach, a tu takie jaja się będą działy. Wstawaj, Montier!
Brawo! Mamy zwycięstwo 3-1, ale to była niezła walka. Emocjonująca, brawo, brawo. To może być ciężka walka. Gotowi jesteś. Gotowy? Gotowy. Walka w takim razie. Powiem tak, tu już nie ma słabych zawodników. O kurde. Ale kurde, walka. Bardzo wyrównana walka. Niesamowite. Dziury są wytrzymałe. Ale że on to wszystko ustoi, szacunek. Kapelusz Kleja spada na ziemię. A dawno tego kapelusza... Migo. Dawno nikt nie zrzucił kapelusza Kleja. To już wielkie osiągnięcie. Jeszcze od naszego walczyków. Małpi to dostaje... Oooo! Wkurwiłeś Kleja. Jeden zero. Ale było naprawdę niezłe. To jeszcze nie koniec. 1-0. Dobre uniki, mocne uderzenia. No, różnica wagowa, wzrostu, zasięgu. Ale Małpi to i tak pokazuje klasę. Panie Krumciog, a pan tak o każdemu mówi, że o mnie nic nie powie, że walczę o mnie. No jeszcze nie walczyłeś. Pięknie. Walczyłem 2 razy. 2-0. Zaraz będziesz walczył, dokumentował, no weź, pan się spokój, no nic się nie dzieje. Właśnie, no. Uspokój się tam. Tu jakiś kompleks. Zasłaniasz pan światło. Masz jakiś kompleks. Właśnie, kompleks szerzycie. Kleja, proszę. Masz kompleks Kleja, że o nim mówimy o tobie, nie? Uspokój się. To walka. Uspokój się, pan, będziemy komentować zaraz. Ważą te ciosy, ważą. Oooo! 3-0 dla pana. Zaklinacz szczurów ucieka do kanału w tym momencie. Przypomnę wam tylko. Ale tak się postawił, ja naprawdę, szacunek dla ciebie. Masz tylko przyszłość, w swojej wadze mógłbyś królować. Tak, pana Wasiu. Tak, tu się tym zajęłam. O, ma swoją medyczkę. Chyba zaczynam wiedzieć, gdzie leży sukces. Widzieć nawet, gdzie leży sukces. No, dzieje się. A, własna medyczka. Lekarka. Jest to głupi człowiek, nie jest to głupi człowiek. Teraz żałuję, że nie postawiłem teraz swoich 25 dolarów, tylko jego. A, nic. Gdzie jest mój przeciwnik? Do picia i do jedzenia. No to będzie o dyskwalifikację, jeśli nie pojawił. Gdzie nie mam nic do jedzenia. Pierdalaj. Mamy szeryf. Kto się bije? Szeryf. Teraz jak walkę trzeba stoczyć. Pan Montier, pan szeryf. Pogodny jestem. Też coś zjadł. No. Zapraszam panu. Bardzo ważny pojedynek, który może udowodnić wiele na mapie. Red Dead Redemption. Pan Montier bije się teraz z szeryfem. Może wyjaśnić kilka kwestii, kto tu będzie rządził. Kto będzie w kolejce, kto przed kim na serwer. W takim razie obydwoje panowie gotowi? Tak. Gotowi. W takim razie walka. Tam panie Montier. Jak tam szczurołap? A, dobrze. Wysoko zaszedłeś. Nie siadaj mi na kolanach. Nie zna się pana Montiera. No jaj, myślałem, że się myślimy. Nie bez powodu, że las na pięć go wołają. No dawaj, szeryfie. No dawaj! No co? No co? Walka! Walka. Bez przerw. Ach. O! Dobrze, Hanu. Oj, nie. A miało być tak. 1-0 dla pana szeryfa. Kapelusz spadł. Wow! Dobrze, Hanu. Dobrze! Daj tego światło do ringu. O Jezus! No proszę, 2-1 dla szeryfa, 1 dla pana Montiera. No proszę. Dawaj, Bill. Jak to możliwe? Skoro ma po kolei takiej energii? Wow! Czyżby szeryf nie domagał? Ale comeback, kurwa, jakby jakiś Eleka oglądał, czy jakieś inne Ligi Legend. Gotowi, żeś pan. Chwila! Chodź, gotowy? To walka! Walka! Nie był gotowy! Nie po co? Tak, tak samo. Tak samo, pan Montier się odwdzięczył. Dokładnie. Co tu się wyprawia z 2-0 na 2-2? Czy to jest możliwe? Na 3-2? Nie! Mocno uderzy na skroń! Blokada! Oddanie! Kurwa, nie! Mamy zwycięzcę! Co, chyba ty nie byłeś gotowy! Ale to była walka! Utkaj dupę, małpa! W takim razie... Dawaj, Montier! Tak się kończy pierdolenie podczas walki! Yeah! Dobra walka! Dobra walka! Trzecie miejsce naszego turnieju zajmuje pan Phil Montier. Jak trzecie? Brawa. No przecież każdy z każdym walczy. Przepraszam, pomyłem. Następny jest Cold Hanut. Dawaj Klejgo, Klej. Niewiele zabrakło. Panie Klej, nie lepiej, żeby pan z Montierem się zmierzył teraz? Było dobrze. Zaraz widać, z tobą czy z nim? To z Montierem. Dawaj. Albo nie, 600. Klej kontra szeryf. Najlepsi zawodnicy, jak zostali na razie. Niepokonani jeszcze. Dawaj,
Oczywiście. No to inaczej. $10. O kurwa! Szedł naprawdę! Dobrze! Jego ciosy są zakręcone jak jego wąsy. Mocni zawodnicy się mierzą. A pan szeryf taki poobijany, teraz takie uniki robi. To jest wow. Nagle jak dostaniesz mordę od szerifa, to cię nie znam. Milcz! O, obilcz! Groźnie, groźnie się zrobił. Panowie, wiwatujcie, a nie podziwajcie. Dawaj, napierdzielaj się! Kibicujcie! Jak podjudzam, to będzie bardziej wkurwiony, to może mu jebnie mocniej. Klej, przejmie. Tak się nie mówi. Wow, ostra wyrwana walka, naprawdę, tu może każdy wygrać. Anut, wyżej ręce. Pięść jak cegłówki. O, jest! O, proszę! Proszę. 1-0. Zaczęło go podkurwić od razu dla pana Kleja. 1-0 dla pana Kleja. Panie Klej, robisz pan wrażenie. Wow. 1-1. Wyżej ręce, Hanus, trzymaj. Dobrze. Dobrze. Bez kopania. Bez kolan. A nie to jest podam bok. Podam go się rękę. Bo kurwa, szeryf naprawdę zadziwia. 2-1. Podałbym rękę szeryfowi, dlaczego nie no? O nie, 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 liczy się. Liczy się, wszystko się liczy. Liczy się, odsuwałem. Liczy się, jeżeli pan go pochwycił, a pan to pan go kopnął. Po broni to robił, sprowokowałeś się, jest 2-2, final round. 2-2. Coś niesamowitego. Tak. Ja pierdolę, Klej, musisz to zrobić! Musisz to zrobić! Gotowy. Dajesz, Klej! Wyżej ręce trzymaj. Dobrze! Ale faza! Morda nieszczanka, Klej. Garda. Mocno, mocno. Dajesz, Klej, dajesz, nie podawaj się. Do końca. Cybertron 2077. Cybertron, kurwa, wariacie. Dawaj, Klej, dobrze. Tak jest. Tak jest. Kurwa, ty jebane, to ty. Jakoś mnie to nie dziwi. To w takim przypadku, co teraz? To jest film, ten. No właśnie, o to chodzi, nie? A Klej pokonał pan się z nim bije, no i... Jeszcze teraz mogą być pan jakieś... się bijesz, no właśnie. I rundami chyba. Phil kontra Klej, tu wszystko będzie wiadome. Ale się bili. Tak, Phil kontra Klej. A ja poproszę pomoc lekarza. Ale ja już biłem się z Philem. Ja się z Philem już biłem i wygrałem. Phil versus Klej, powiedziałem. A, dobrze. Krumcio. Co? Jak myślisz? To teraz? Nie wiem, kurwa. Jeżeli Klej wygra, to $600 zostaje w ekipie. Jeżeli wygram ja, to chyba każdy się dzieli po 200 i chuja zarobiliśmy. Jeżeli Klej wygra, tak bym wygrał. Nie miałeś z nim szans. Jest wysoki, ma szczękę, kurwa, jak orangutan. Nie mów mi tak. No dobra, ale tak bym wygrał. Nie mów mi tak. Nie najebiesz go. Chuj z tym... Nie mów mi tak. Chuj z tą kasą, ale tak go się najebiesz. Ja mam wyjebane w tą kasę. Możemy nawet za to stracić, nie zyskać. Mów mi tak. Ale tak by cię napierdolił. Tak mi się wydaje, no zobacz, jak tak już wygląda. On orzechy kurwa rozgryza szczęką. Gdzie jest Bill? Gotowy? Tutaj jestem. No dobrze. Ja gotowy. Gotowym. W takim razie walczcie. Niech wygra lepszy! Walczcie. Ziemia aż jest mokra od krwi. Walka teammateów. Bratobójczy bój. O kurwa. 1-0 dla pana Montiera. Solidne uderzenie. Ściance, nie przy ściance, Phil. Tak to już cię mam przygłosić. Dobrze, głowa. No i dziękuję, runda po Joe. Runda dla Joe, dziękuję bardzo. Kurwa Joe! Jakiego kurwa Joe? Nie ma Joe Clay, już dawno odpadł! Joe Clay! Walka! Walka! Piękne, piękne uderzenie. Dziwnie w tym pieprzonym ringu. Go wkręta jest tam. Do 100 000 nienaostrzonych siekierek, jaka cisza. Wszyscy są, no, napięta sytuacja w powietrzu. Ta cisza zwiastuje wygrania. Nie zasłaniaj, brawo, mi, brawo, powiedziałem, brawo, kurwa, nie zasłaniaj! Robisz, co ty robisz, nie! Zabić go!
Ała, spokojnie. Odciął mi tlen jebany. Dobra, nic mi nie jest. Cały? Doktor potrzeba, panienko. Panienko. Tutaj panienko. Nie, spokojnie, wstanę, kuchatko, przewrócił. Kto wygrał w końcu, przepraszam za moją nieobecność. W takim razie zwyciężył ten... Już jestem. Gdzie on jest? Gdzie jest ten, gdzie on jest? A, został złapany. Ale gdzie to? Przynieście mi go. Postrzelili go, uciekł. A to jak został złapany i uciekł? Co ty pierdolisz? Jest to on! Jest. Zostaw go! Ale ja go biorę do nich, tam na ring. Nie. Zostaw go. Kurwy synie, zasłaniałeś mi walkę finałową. Słuchaj, to jest twój koń, To jest mój koń. A no poczekaj, dobra, opuść ręce. O, opuść ręce. Co chcesz z nim zrobić? Czemu mi zasłaniałeś? Mocno mnie odurzył. Czekajcie, to krwawienie. Kto go pobili? Czekajcie, czekajcie, to krwawienie mu zapadło. Kto to mówi? Zamknij mordę tam, knypku! W dupie jesteś, a nie w kukurydzy. Co się stało? Panie, udusiłem go. To jego kolega przyszedł i zaczął mnie bić. To jest jego kolega? To jest jego kolega ten przy koniu? Uciekł, nie, ten drugi uciekł. A, ale no nie mogę tak go zostawić. Go zostawię, opatrzę go tylko. Jebany knypek, zawsze musi mnie dojechać. Nic nie zrobiłem, to ty mu udusiłeś. To nie mówię do ciebie, mówię do tego kurwa knypka. Już mnie prześladuje od jakiegoś czasu. Musimy zapłacić $10 za leczenie. Jeśli mi oddasz $10, to jesteśmy kwita. Dobrze, dobrze, ale ten knypek, dobra, ogarnijcie go. Dobra, to cię puszczam, ale no udusiłeś mnie, no jak tak można? Lekko tylko przydusiłem, spokojnie. Kto wygrał? Wiedziałem. Co jest kurwa? Dają się z trzech i ten kto wygrał, wygrywa. Chodź pan, na pan. To jest walka, tak? Tak. Mocniej. Ale co się dzieje? Na bok się odsuń, szary. Oprasz. Żeby się napierdalali, no. Ale jaja. Ale się biją. Ostatni stający wygrywa. Na to... Mówicie... Na takie morobicie... Sojuszują się szmaty, kurwa. Grzecznie, panie. Po pierwsze. O kurwa! O kurwa! Walka do końca! Walka do końca w takim razie. Tak, nie wiem, obryć! Bez ruszenia! Szeryfa można! Oj, i wygrywa pan, Monty! Jak wygrywa? Mnie uduszono! Ale tu powinna być dogrywka między panem Montielem a Coltem teraz. O, możliwe, tak. Dogrywka. Moja wina? To powinna być dyskwalifikacja. No jest dyskwalifikacja dla Kleja. No to... No to dogrywka. Herbor walki. Ja ty. Nie powinienem mówić. Ja ty, jak masz honor, to będziesz dogrywkę robić. Będziemy kończyć nasze... Kurwa, oszukują. Szmaty jeba. Kto to powiedział? Pan to powiedział? Jak? Co ja? A, to ja. I on się niepewnie nie przyzna, jak już to powiedział. Nie, czemu ja? Bo nic nie zrobię, spokojnie. Co jest Klej, spokój się. Jest niewinny Klej. Ten co powiedział się nie odezwał, bo się będzie bał. Ej, to nie byłem ja. Dusiciel. Pierwszego ciebie wskazali. Ale pizda ten facet, kto to powiedział i się nie przyzna. Jaj nie ma. To prawda. Straszny mój koń. Dziękuję. Ja nawet mógł powiedzieć, który, no ale nie sprzedaje ludzi na tej stacji. Dobra. Sio. Czy ktoś zapłaci? Dziwne typy jakieś. Mają jakiś kompleks. Mam ci $50. Kompleks do Kleja mają. Dobra, bo koniec tego. Gratuluję, panie Phil, wygranej. Dziękuję. Co stoi za tobą? Ciebie. Ten jednoki, który mają kupony na ten... Ej, kolego. Koleżko. Powiedz coś. No, mówię. I co, oszukujemy? Panowie, lepiej się rozejść. O kurwa, panowie, spokojnie, ja pierdolę! Proszę zwrot kuponów. A, spierdolę. Gdzie on jest? Mamy dwa słówka do powiedzenia ci. Odjechał na koniu! Kurwa, tutaj chłopaki, wszystko git, pomyłka zaszła chyba. Nic się nie stało, no czasem ludzie nas wyzywają, no tak jest. No, żeśmy zarobili na tym całkiem sporą. Udało się. To zarobiliśmy! $1000. Oho. Poważnie? Tak. Ja pierdolę. Panienka Wanda dała na... dla wygranych. Pulę całą. Ale dała już, czy dopiero da? Dała. Już mamy te pieniądze finalnie, fizycznie?
Tak, pieniądze świetny zabezpieczone. Dzień, kurwa, mać. W banku Saint-Denis. Damn. Połowę dałem Filowi. 100 tysięcy shopów. Super sprawa. Słuchajcie, kamraci. Zróbmy jedno podliczenie. Ile żeśmy dzisiaj zarobili? $1000. Tysiąca nie więcej? Co to jest? A, Jonathan. To ja. Wow. I Jonathan, robicie teraz na kuchni. Pranie jest tak. W beczkach. Do wytarcia jest kilka zlewów. Do poprawienia jest też łóżko. W tej starej stodole macie do granicia kilka pryczy, do zbicia kilka desek, dodatkowo do wykrochmalenia moje wszystkie czapki. Nie ma problemu. No chuj się, gapisz, zapierdalać z tym. Żartowałem. Spokojnie. Prania aż tyle nie ma. Ale że pogadajmy, podsumujmy zarobki. Dzisiaj naprawdę owocny dzień. Jakbym mógł coś podkreślić tylko, jeżeli chodzi o samą ochronę, że w sumie spontanicznie wyszło, że zacząłem sędziować te walki, a po drugie, że z dwie osoby jeszcze do ochrony by się przydały, bo ja i Bobby to za mało. To prawda. Krumciogu, skoro jesteśmy już przy tym, czy ty dorzucisz się jeno do tego domu stwatysz? Kontynuuj. Nie, no dorzucę się stary, oczywiście, a ile się dorzucić trzeba? Jedno ile? Nie wszyscy dali, ale... Ile daliście? Powiedzcie. Jasne. Ja chyba $400 albo $500. Nie pamiętam. Siwy, ty dałeś $500, ty! No, Phil, potwierdź to. Potwierdź to. Siwy dał 400. No, 500, to dopisałeś, kurwa, Siwy. Dobra, mogę no, dać... dzisiaj dorzucę. $400 mogę dać, jeśli to jest możliwe. Co ty na to, Phil? $400? Ty na $400. Ty masz takie pieniądze? Mogę dać $400, pasuje czy nie? Pasuje. No i przybite. A Bobby, my musimy porozmawiać za chwilę. Jasne. Tak. Co porozmawiać, co kurwa? Czy gangu będziecie gadać, albo w ogóle nie będziecie gadać? Nie, no sobie mów, no dlaczego nie? No dobra, co chciałeś mi zrobić w tym budynku? Co mnie tam zostawiłeś? No już się robi ciekawie. Co chciałeś zrobić, no? Co chciałem zrobić, przepraszam bardzo, co w jakim budynku? O, dlaczego Bobby. Mnie związałeś na nas, co? Panie Montiech, przypomnieliśmy sobie jedną sytuację. Z pilnowaniem jej, jak ją poznaliśmy. Nie wiem, czy pan Montier... Przejrzeliśmy obok tego domku. No, Bobby nie zły szczurny chodzi, tego kurwa. Tego spalonego. Tak, tego spalonego, co była związana i miałem ją pilnować. I Bobby powiedział, że ją poszedł na chwilę na górę, bo on chce coś zobaczyć. I nagle mnie związał i chciał zrobić to jeszcze raz. Ale jeszcze raz co chciał zrobić? Bobby, pamiętaj, że jesteśmy rodziną. To jest twoja siostra z gangu. Ale ja nic jej nie zrobiłem, bez przesady, no. Nie róbcie, nie prowadźcie takiej narracji według mnie. Absolutnie, dobra, nie prowadzimy, to ale wiesz, możemy coś podejrzenia i staramy pewne rzeczy zdusić w zarodku, no. I no, Bobby chciał, żebym przytaknęła mu na to, że poszliśmy niby na randkę, a tak nie było. Po pierwsze, że nie, to ty chciałeś ze mną iść na randkę. No, kurwa, zaraz poczyta wasze telegramy i się skończy. Dobra. Przestań już, koniec tego tematu i prowadzisz taką narrację według mnie, a to ty chciałeś ze mną jechać na randkę. Dobra, koniec tematu tego. Nie koniec tematu. Dokładnie, słuchaj mnie. Tylko zapierdalasz z buta teraz do Valentine z powrotem. Nie, spokojnie, słuchaj, to jest twoja siostra. Tylko starszyzna może ruchać, rozumiesz? Rozumiem. Jesteś za młody, miej sobie nie tykać. A, jeszcze jedno. On chce się umówić z Suzy Rivers. Nie, to już przesadziłaś. To już przesadziłaś już. Mówił mi to. To już przesadziłaś. Mówił przesadziłaś mi to, jak byliśmy na paczkach. A masz screeny swoich telegramów z Gołębia? Dzisiaj? To mówił, że lubi stary i chciałby umówić się z panią Suzy Rivers. Bobby, posłuchaj, Bobby. Po prostu mówię, jak jest. Łyżką w wiatrze nie zamieszasz, więc wątpię, żebyś tam coś skurał. Dokładnie. Ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Dzieciaku, koteczku. Misiaczku, taka ciasna dupa to by cię wciągnęła, dzieciaczku. Siedź na kamieniu grzecznie, chłopaczku. Kontynuuj, Montier, w sprawach finansowych. Jak to najlepiej wygląda? W takim razie chciałbym podliczyć to, jak to wyglądało, bo najpierw słyszeliśmy, że było $800, tak? Od Wandy. Dostałem $700 od Wandy. 700. 700? Tak. Czyli z 900, o których mówiłeś, zrobiło się 800, a teraz 700. Klej. Nie, mówiłem coś 800. Coś się nie klei. Czyli mamy dziurę w budżecie. Trzeba to wyjaśnić. Coś tu się nie klei. Nigdy nie powiedziałem, że $900 zresztą. Właśnie nie klei, coś mi się tu nie klei. Całą walkę. Na sam koniec powiedzieć, że mam 900 łącznie. Bo jeszcze zebrałem od 4 uczestników wpłatę.
Łatwiej chyba. Nie, ja mam w banku dużo kasy. Ja mam w banku 700 dolarów. Kto w takim razie wziął resztę za wpisowe? Mnie tam nawet nie było, więc... To w takim razie nie odpowiadaj, nie pytana. No, wziął kurwa, atmosfera, jak można kroić nożem. Ja mam wszystkie pieniądze do... Dobrze, ja mi się z kitelcami odbija, widzę. ...tego zawodnika, czy ósmego? Teraz sprawdzę. No ja zbierałem na początku i z Buchmacherki też jesteśmy na... To skoro... Patrz jak drży, patrz. Dobra. Coś ma na sumieniu, zobacz jak drży mu szata. Coś kurwa noga mu drży, coś mu chodzi. Pozostały. Ile możesz? Mamy tutaj przypały jakieś, krętactwa. A panie Montiek, a ten pan w zielonej kamizelce... Alchemik ma trochę pieniędzy, przecież on zbierał kilka zapisów. Właśnie. Żartujesz. Czasami tak, ale w tym wypadku niestety nie. Ma pieniędzy, no. Pojedźmy do Valentine, spotkać się i odebrać pieniądze od tamtego człowieka, to będzie stówka, kolejna, na poczet, spoty długo. No i pomówimy z dżentelmenami Valentine. Kurwa, ile zasy z tymi chujowymi Valentine. Ale to w drogę. Okej, spotkanie Valentine. Coście dogadali? Drugie tyle dla pana za to, że musiałem się z tym spóźniać. Ooo, pieniążki, klub się klubi. 50 dla jednego, 50 dla drugiego. Jak coś, to będę spał w salonie Valentine, pokój czwarty. Ale nie chciałbym, żebyście mi przeszkadzali. Nie będę, to nie będę. Dzisiaj... Ale to już moja. Ja muszę jutro udać się w podróż, będę późnym wieczorem. Jasna sprawa, rozumiecie. Śpi dobrze. Dziękuję. Trzymajta się. To był Odklejcast. Dobra, noc.